Dobry wieczór Państwu. Chiny czynnikiem mitygującym w Europie Środkowo-Wschodniej. Amerykański politolog George Friedman, o którym dzisiaj było już parę razy mówione, zapewnia, że w szybko zmieniającym się świecie w perspektywie 30 lat Stany Zjednoczone i Chiny pozostaną nadal mocarstwami, chociaż nieco słabszymi. Natomiast Niemcy i Rosja upadną. Prognozy Friedmana uważane są za wiarygodne. Prezes Geopolitical Futures był założycielem think tanku Stratfor, uważanego za intelektualne zaplecze Departamentu Obrony USA, a zatem można założyć, że jego myślenie i oceny przekładają się na plany i programy działań amerykańskiego establishmentu wojskowego. Warto więc przyglądać się jego przewidywaniom, zwłaszcza kiedy wieszczy solidne kłopoty naszym sąsiadom, którzy historycznie patrząc nie pałali i nie pałają do nas nadmierną miłością. Według Friedmana Berlinowi nie uda się utrzymać obecnego poziomu ekonomicznego, gdyż niemiecka gospodarka w zbyt dużym stopniu uzależniona jest od eksportu, ponad 50%. Zaś Moskwie nie udaje się stworzyć nowoczesnej gospodarki. Jeśli założyć, że Friedman ma rację, to z punktu widzenia Warszawy korzystne jest budować dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami i grać tak, żeby coś dla Polski ugrać. Zwłaszcza, że Waszyngton i Pekin strategicznie zainteresowane są Europą Środkowo-Wschodnią. Waszyngton, ponieważ region Trójmorza to skuteczna blokada dla niemiecko-rosyjskiej koncepcji wspólnej przestrzeni od Władywostoku po Lizbonę. Wizji, która automatycznie redukuje Stany Zjednoczone do roli mocarstwa regionalnego na kontynencie amerykańskim. Chiny ze swej strony szukają tańszego, szybszego i znajdującego się poza rosyjską kontrolą szlaku komunikacyjnego dla szybkiego i wygodnego transportu swoich wyrobów na europejski rynek, a także szukają spiżarni i alternatywnego spichlerza poza kontrolą Stanów Zjednoczonych. W myśl starego chińskiego przysłowia chcesz handlować, buduj drogę, kolejowa komunikacja Chin z Europą rozrasta się coraz szybciej. Uruchomiony w połowie stycznia szlak z Yiwu we wschodnich Chinach do londyńskiego terminala kontenerowego Barking był 15. połączeniem państwa środka z miastami europejskimi. Złożony z 34 kontenerów pociąg pokonał w 18 dni trasę liczącą 12 tysięcy kilometrów, czyli ładunek dodarł do Londynu w czasie o połowę krótszym niż drogą morską i o połowę taniej niż drogą lotniczą. Operatorzy połączenia przewidują, że do 2020 roku ich dochody wzrosną o co najmniej 150%. Obecny transeuroazjatycki szlak ma jednak istotną wadę. Z północnych Chin pociągi docierają do Europy przez południową odnogę kolei transsyberyjskiej. Natomiast z zachodnich Chin jadą tranzytem przez Kazachstan i w Jekaterynburgu łączą się z koleją transsyberyjską. W obu przypadkach szlak znajduje się pod kontrolą Moskwy. Nic więc dziwnego, że od momentu przyjęcia w 2013 roku strategii jedwabnego szlaku inwestycje infrastrukturalne w sieci logistyczne i transport, w tym również kolejowy, uważane są w Pekinie za priorytetowe. Dwa lata temu formalny patronat nad programem, zwanym również strategią pasa i szlaku, objął Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, a zarazem sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin, czyli najważniejsza osoba w państwie. W ciągu minionych lat Chiny podpisały przeszło 40 różnych porozumień z krajami leżącymi po drodze do Europy, z których spora część leży na trasach omijających Rosję. Porozumienia te nie mają charakteru doraźnego, ale uważane są za długoterminowe programy współpracy i traktowane są w Pekinie jako istotny element rozwoju makroekonomicznego.
Obecnie z zachodnich i środkowych Chin transportowanych jest koleją do Europy zaledwie 1% eksportowanych towarów. Plany przewidują, że transport kolejowy obsługiwać będzie 25% tego eksportu. Realizacja tych planów wymaga jednak olbrzymich nakładów na rozbudowę i modernizację infrastruktury. Trzeba nie tylko zmodernizować tabor i zwiększyć przepustowość istniejących szlaków, ale również zbudować lub rozbudować terminale kontenerowe oraz specjalne doki do zmiany rozstawu kół z normalno-torowego 1435 mm na rosyjski, ten szerszy, 1520 mm i z powrotem na normalno-torowy. Taki kolosalny dok, który ma obsługiwać jednocześnie 6 pociągów, budowany jest na terenie terminala Brama Horgoz na granicy między Chinami a Kazachstanem. Po ukończeniu tego gigantycznego terminala ma on mieć roczną przepustowość prawie 500 000 kontenerów. Jeszcze bardziej ambitnym projektem jest budowa trzeciej euroazjatyckiej nitki kolejowej do Europy z Kunmingu w Chinach przez Myanmar, czyli Burmę, Bangladesz, Indie, Pakistan, Iran i Turcję. Większość kapitałochłonnych inwestycji finansowanych jest przez Pekin. China Investment Bank szacuje, że nakłady na około 900 już realizowanych lub planowanych projektów infrastrukturalnych w 64 krajach sięgną łącznie pułapu 890 miliardów dolarów. To są gigantyczne kwoty. Są to przede wszystkim projekty transportowe, kolejowe, drogowe, porty, rurociągi i tym podobne. Większość funduszy na ich realizację zapewnią banki China Development Bank oraz China Exim Bank. Ale nie tylko. W styczniu 2014 roku utworzono specjalny Silk Road Fund o kapitale 40 miliardów dolarów. Z myślą o jedwabnym szlaku. Dwa lata później powstał międzynarodowy Asian Infrastructure Investment Bank, do którego należy 57 państw, a jego łączny kapitał, głównie chiński, oceniany jest na 100 miliardów dolarów. Inwestując obficie samemu, Pekin umiejętnie też wabi międzynarodowe fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne podmioty korporacyjne i prywatne, dysponujące kapitałem i szukające intratnych inwestycji. Henry Tillman, prezes londyńskiego banku inwestycyjnego Grisons Peak, oceniał w połowie ubiegłego roku, że coraz więcej zachodnich instytucji finansowych uważa niektóre elementy infrastruktury jedwabnego szlaku za atrakcyjną inwestycję długoterminową, dającą zwrot w granicach 6-8%. Realizacja ambitnych programów infrastrukturalnych prowadzonych przez niespokojne wewnętrzne i zewnętrzne kraje wymaga nie lada jakiej ekwilibrystyki dyplomatycznej. Chińczycy są cierpliwi i mają w tym wprawę. Są przy tym gotowi ponosić straty pod warunkiem, że końcowym efektem będzie regionalna stabilizacja i realizacja planowanej inwestycji. Tom Miller, analityk Dragonomics, twierdzi, powołując się na prywatne rozmowy z chińskimi urzędnikami, że w przypadku wspomnianej trzeciej nitki euroazjatyckiej Pekin gotów jest stracić 80% inwestycji w Pakistanie, 50% w Myanmar, czyli w Burmie, i do 30% w krajach Azji Środkowej, byle tylko stworzyć alternatywny korytarz transportu bliskowschodniej ropy naftowej z zarządzanego przez Chińczyków pakistańskiego portu Gwadar nad Morzem Arabskim, tym portem zarządzają Chińczycy, do północno-zachodnich Chin z pominięciem szlaku morskiego przez Morze Południowochińskie, czyli strefę wielostronnych konfliktów, napięć i demonstracji siły, włącznie z udziałem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.
Pomimo giętkiej dyplomacji, Pekinowi nie zawsze się udaje. Zakrojona na 3 miliardy dolarów propozycja pogłębienia i zmodernizowania portu w Sewastopolu spaliła na panewce, kiedy Rosja zaanektowała Krym. Inwazja Krymu i wprowadzone w wyniku aneksji sankcje Unii Europejskiej i Zachodu generalnie wobec Rosji spotkały się z neutralną reakcją Pekinu, który z jednej strony nie chce antagonizować Moskwy dzierżącej kolej transsyberyjską, a z drugiej doskonale wie, że wymiana gospodarcza z Unią Europejską sięga prawie 1,5 miliarda euro dziennie. Zachodnie sankcje, porozumienie Unii Europejskiej z Ukrainą i odpowiedź Moskwy w postaci retorsji skomplikowały transportowe plany Chin. Przede wszystkim rosyjska blokada bezpośredniego tranzytu z Ukrainy do Kazachstanu poprzez terytorium Rosji, kiedy to Moskwa zadecydowała, że tranzyt na tej trasie musi przebiegać przez Białoruś, a nie przez Ukrainę. Wskutek tej blokady atrakcyjną alternatywą stał się korytarz transkaukaski, a zwłaszcza zmodernizowana linia kolejowa Baku-Tbilisi-Kars, łącząca sieci kolejowe Azerbejdżanu, Gruzji i Turcji z ogólnoeuropejską siecią kolejową poprzez podwodny tunel kolejowy Marmaray pod dnem cieśniny Bosfor w Stambule. Z korytarzem transkaukaskim powiązane są porty Alat w Azerbejdżanie, Konstanca w Rumunii oraz Jużnej niedaleko Odessy na Ukrainie. Port ten pogłębia i modernizuje China Harbor Engineering Company. Strategiczne znaczenie Ukrainy ma nie tylko wymiar komunikacyjno-transportowy. Staje się ona stopniowo alternatywnym spichlerzem Chin. We wrześniu 2013 roku gruchnęła wiadomość, że Chiny kupiły 3 miliony hektarów ukraińskiego czarnoziemu. Rewelacje ukazującego się w Hongkongu dziennika South China Morning Post szybko zdementowano w Kijowie wyjaśnieniem, że ukraińskie prawo zakazuje sprzedaży ziemi obcokrajowcom, zarówno osobom prywatnym, jak podmiotom gospodarczym. Kilka dni później media sprecyzowały, że nie chodzi o zakup, ale o dzierżawę na 50 lat i 3 miliony hektarów to obszar docelowy, a program rozpoczyna się od 100 tysięcy hektarów. Też niezła powierzchnia. Sądząc z późniejszych informacji publikowanych w chińskich mediach, współpraca ma raczej charakter porozumień między chińskimi państwowymi przedsiębiorstwami a podupadającymi postsowieckimi kołchozami dla tworzenia wspólnych podmiotów gospodarczych. Strona chińska daje kapitał i zarząd, strona ukraińska ziemię i siłę roboczą. Produkcja obejmuje głównie uprawę kukurydzy, jęczmienia i soi oraz hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej. Chinom zależy zwłaszcza na ukraińskiej kukurydzy, gdyż nie jest ona genetycznie modyfikowana. Trudno ustalić, jaki areał objęty jest tymi porozumieniami, ale musi być znaczny, skoro według szacunków amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w bieżącym roku produkcja kukurydzy uprawianej na Ukrainie na eksport do Chin wyniesie około 1,4 miliona ton, co pokryje prawie połowę potrzeb importowych państwa środka. Amerykanie bacznie obserwują program rolniczej współpracy między Chinami a Ukrainą, gdyż dotychczas to oni byli głównymi dostawcami kukurydzy i zbóż, a teraz stopniowo tracą dominującą pozycję, co wiąże się nie tylko ze spadkiem dochodów, ale również kurczeniem się swobody przykręcania i odkręcania kurka w zależności od potrzeb politycznych. Konkurentem Stanów Zjednoczonych w sferze dostaw żywności dla Chin staje się również Białoruś. W pierwszym kwartale bieżącego roku białoruski eksport w sektorze rolniczo-spożywczym nie był imponujący, nieco ponad 4 miliony dolarów. Ale był to wzrost o 50% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Początkiem był eksport białoruskiego mleka i jego przetworów.
W lipcu bieżącego roku władze chińskie przyznały licencję białoruskim eksporterom wołowiny i drobiu. Na rynek chiński produkuje już 21 przetwórni mięsa wołowego, 5 przetwórni drobiu oraz 36 białoruskich mleczarni. Na stosowne certyfikaty i licencje czekają białoruskie przedsiębiorstwa hodowli ryb słodkowodnych. Z drugiej strony chińscy potentaci przemysłu spożywczego Xinrongji Holding Group oraz Direx Food Group zadeklarowali gotowość zainwestowania miliarda dolarów we wspólne fermy hodowli drobiu i bydła rzeźnego według modelu ukraińskiego, to znaczy współpraca między Chińczykami, przedsiębiorstwami chińskimi, a zubożonymi ekskołchozami. W okręgu Mogilewskim na Białorusi chińscy inwestorzy wydzierżawili już 40 tysięcy hektarów gruntu dla stworzenia ferm hodowlanych. Białoruski eksport i import oraz chiński tranzyt do krajów bałtyckich, a także Polski, obsługiwany jest w strefie przemysłowej Great Stone pod Mińskiem. Tworzona wspólnie, zwana jest już teraz perłą jedwabnego szlaku. A z myślą o jej rozbudowie i promocji, obie strony, przy czym głównie chińska, a nie białoruska, zamierzają utworzyć wspólny fundusz szacowany na ponad pół miliarda dolarów. Na 15 firm działających w tej strefie Great Stone pod Mińskiem, 11 jest chińskich. Strona białoruska nie wykluczyła przy tym, aby w tej specjalnej strefie gospodarczej nie funkcjonowały chińskie firmy zbrojeniowe. Jest to mocny sygnał pod adresem Moskwy. Inwestycje w infrastrukturę, jak to się mówi, w cement i cegły, oraz w transport, w rolnictwo, są ze swej natury rzeczy długoterminowe i wymagają stabilnego otoczenia. Na wschód od Bugu nie jest o to łatwo. Teoretycznie Rosja powinna już dawno podjąć próbę sparaliżowania budowy jedwabnego szlaku, który zdaje się być sprzeczny z pieszczonymi na Kremlu marzeniami o odbudowie domeny imperialnej. Poważniejszych oznak otwartego sabotażu jednak nie widać, jeśli nie liczyć typowych dla Rosji szykan urzędniczych. Ta zaskakująca wstrzemięźliwość Moskwy jest zdaniem wielu obserwatorów wydarzeń na Dalekim Wschodzie skutkiem dyskretnych nacisków Pekinu popartych zastrzykami finansowymi aplikowanymi w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Niektórzy analitycy działań Kremla posunęli się nawet do oceny, że brak drastycznych prowokacji rosyjskich w trakcie niedawnych manewrów Zapad 2017 to rezultat sugestii Pekinu, któremu przede wszystkim zależy na spokojnym kontynuowaniu programów, w które już zainwestował setki miliardów dolarów. Chiny co i raz interweniują, gdy w kremlowskim skarbcu ukaże się dno. Wiosną 2016 roku chińskie banki wsparły program produkcji skroplonego gazu ziemnego spół na półwyspie Jamału. Program prowadziła firma Nowatek oraz jej główny udziałowiec, miliarder i przyjaciel prezydenta Władimira Putina, Gennadij Timczenko. Nowatek i Timczenko objęci zostali zachodnimi sankcjami wprowadzonymi po aneksji Krymu i program znalazł się na krawędzi upadku. Chińska interwencja sprawiła, że, jak niedawno ogłoszono, zewnętrzne potrzeby finansowe szacowane na 18 do 19 miliardów dolarów mają teraz pokrycie. Latem bieżącego roku prawie 11 miliardami dolarów Pekin poratował dwie rosyjskie państwowe instytucje finansowe, Russian Direct Investment Fund oraz Wnieshekonombank, i uchronił je od załamania się pod ciężarem nałożonych na nie sankcji amerykańskich, uniemożliwiających pozyskiwanie długoterminowego kapitału na zachodnich rynkach. Parę tygodni temu, w finansowych opałach znalazł się Rosnieft
I w pierwszych dniach października, 3 tygodnie temu, chiński prywatny konglomerat energetyczno-finansowy CEFC China Energy zakupił za ponad 9 miliardów dolarów spory pakiet akcji Rosnieftu, stając się posiadaczem ponad 14% udziałów rosyjskiego giganta. To jest prawie granica limitu, który może mieć zagraniczny inwestor w rosyjskiej firmie. W komunikacie dla personelu założyciel i prezes tegoż chińskiego inwestora, Ye Jianming, otwarcie informował, że transakcja związana jest ze strategią pasa i szlaku i miała silne poparcie rządu. Dodał, że Rosja przeżywa szczególnie trudne czasy, a więc cena udziałów Rosnieftów była bardzo rozsądna i nie do pomyślenia jeszcze 3 lata temu. Podobnych transakcji ratunkowych dla Rosjan na mniejszą skalę jest znacznie więcej, co sprawia, że Pekin dysponuje coraz potężniejszą dźwignią nacisku na Moskwę. W rezultacie wprowadzonego przez Rosję zakazu tranzytu przez Ukrainę, prawie całość chińskiego tranzytu kolejowego do Europy Zachodniej idzie przez Białoruś, a potem przez Polskę. Zbyt drastyczne działania Rosji w regionie mogą więc doprowadzić do zakłócenia płynności tego tranzytu, co zmusiłoby Chiny do przerzucenia transportu na bardziej kosztowny szlak transkaspijski. Z kolei dalsza destabilizacja sytuacji na Ukrainie może zahamować rozwój szlaku transportowego przez Morze Czarne. Scenariusze takie są Pekinowi wybitnie nie na rękę, czego konsekwencją może być daleko posunięta niechęć wobec potrzeb i kłopotów Moskwy. Ponadto zakłócenia tranzytu na zachodnim odcinku rosyjskiej odnogi jedwabnego szlaku mogą spowodować wyhamowanie lub wręcz wstrzymanie bardzo potrzebnych Rosji chińskich inwestycji infrastrukturalnych na wschodnim odcinku. Kołysanie łódką nie jest więc zalecane. I dlatego Pekin mityguje Moskwę i ma wpływ mitygujący na całą sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. I to tyle z odpowiedzi na pytanie i temat referatu dzisiejszego. Dziękujemy i zachęcamy do zadawania pytań prezesowi panu doktorowi. Co się dokonało? Już mitygowanie się w pewnym sensie dokonało. Dlatego, że przy okazji tych manewrów w Zapad to bardziej większa histeria i strach był po stronie zachodniej, generalnie. U nas zresztą też, ale u nas jeszcze może stosunkowo niewiele, ale kiedy ja wspomniałem, że się w jakiejś, przy jakiejś okazji, że nie należy się spodziewać poza być może tym jednym dniem, który był rocznicowy, że z jakichś drastycznych prowokacji rosyjskich, to nie powiedziano, słuchaj, ale ty w ogóle o czym ty mówisz? Rosja tutaj zaraz coś zrobi. Nic nie zrobiła. Już po prostu nie powiem, że jest w kleszczach, bo to by było za mocno. Ale są... Chinom na tym nie zależy. Bo pamiętajmy, część tego tranzytu w tej chwili, tego najtańszego tranzytu, idzie przez Polskę. My też możemy na przykład wprowadzić celne, jakieś biurokratyczne rzeczy, a tu każdy dzień kosztuje. A zanim my sprawdzimy taki pociąg, nasi celnicy, czy oni muszą się spieszyć? Nie. Oni wszystko chcą zrobić dobrze, poprawnie. Są możliwości. Bez antagonizowania, wystarczy dać sygnał. Wobec czego Pekin też doskonale wie. Dzisiaj był świetny fragment pana Piotra z Tajwanu, który mówił o optymalizacji. Nie maksymalizują swoje szanse Chińczycy. Optymalizują. Tam w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. W odpowiednim czasie pomogą Rosjanom, w odpowiednim miejscu zrobią zastrzyk finansowy, ale i to jest ta
optymalizacja. Tylko pamiętajcie, żadnych drastycznych rzeczy. Myśmy założyli przecież takie inwestycje kolejowe, czy właśnie w te cegły i cement, no to jest 5-10 lat. To są lata. Nic się nie ma dziać. Sparzyli się na Krymie, bo chcieli, już bardzo blisko było do porozumienia z tym Sewastopolem. Jakby to strasznie skróciło transport przez Morze Czarne do Sewastopola i dalej już koleją. A już chcieli. No. Rosjanie się pospieszyli, jak gdyby i w ten sposób parę miliardów dolarów Chińczycy uratowali, no ale teraz kawałek dalej rozwijają, pogłębiają ten port Jużny. To nie jest tak znowu daleko. To jest koło Odessy. Chyba 25 kilometrów od Odessy. Ale to jest właśnie to oddziaływanie mitygujące. To właśnie chińskie oddziaływanie mitygujące. Nie kołyście łódką. To wam się nie opłaci, nam się nie opłaci i nic, nikt na tym nie skorzysta. Pytanie od seminarzysty Oniku Landloper. Jak zabezpieczyć się przed dominacją Chińczyków, a właściwie ich kolonializmem ekonomicznym? To nie jest takie łatwe, ale zastosować chińskie metody właśnie. To znaczy wykorzystać tam, gdzie to jest korzystne dla nas. Natomiast tam, gdzie to jest niekorzystne, no to próbować paraliżować. A w razie czego nie skorzystać z zaoferowanej, niby bardzo intratnej propozycji. Zachować jak najdalej posuniętą samodzielność. No i to niestety, to co dzisiaj zostało powiedziane przed chwileczką w poprzednim tym panelowym, liczyć na siebie i zabrać się za ciężką pracę. Bo inaczej, jak my zaczniemy polegać na tym, kto za nas coś zrobi i kto nam coś zafunduje, no to trudno, ale będziemy zdominowani. A jeżeli będziemy budowali sami dla siebie, to będziemy wtedy mocni. I jeżeli będziemy budowali od dołu, to samo, co było właśnie powiedziane przed chwilą. Bo w zasadzie ja dzisiaj nic nowego nie powiedziałem. Dlatego, bo o optymalizacji już było, żeśmy wcześniej mówili o różnych elementach gospodarki chińskiej, o tym, jaka jest ich strategia. I mówiliśmy wcześniej właśnie o tym, że to trzeba się oprzeć na własnych siłach. Ręce są ludzkie zrobione tak, a nie tak. Nie do rozdawania, tylko do zagarniania pod siebie. W związku z czym my się też nauczmy pracy. Od tego powinniśmy zacząć. No. Już jest jedno, trochę się zaczyna tutaj ruszać w tym dobrym kierunku, że ludzie zaczynają porządniej. Nie ma już takiego, jakby tu powiedzieć, nie to, że bałaganiarz, byle jakości w pracy. Zaczyna być z powrotem jakiś etos pracy wracać w Polsce. Ale jeszcze jest bardzo daleko do tego, bo nie ma przykładów nawet z zachodnioeuropejskich, czy w ogóle zachodnich przykładów, że należy być z własnej pracy dumnym. Jeżeli się popatrzy na niemiecką jakość, reklamowaną tak ładnie w różnych tutaj w reklamach telewizyjnych, jeżeli się widzi w Polsce, niemiecka jakość. No tak, mieliśmy dowód. Przy okazji fałszerstw Volkswagena i innych, i całego koncernu tych spalinowych. No, znakomita jakość. Znakomicie potrafili sfałszować, tyle lat im uchodziło. Japońska jakość. No to 3 dni temu się rypło, tak? Okazało się, że samoloty pasażerskie Boeinga, gdzie używano stali, certyfikowanej stali japońskiej jako najwyższej jakości, okazało się, że certyfikaty były sfałszowane. Ta jakość tej stali jest wbudowana w te samoloty. Jest dużo gorsza niż to wykazywał certyfikat. Co teraz Boeing zrobi, sam nie wie dokładnie.
wszystkie te samoloty postawić na ziemi i zbadać? No. Więc zrobiło się na świecie, zrobiła się kult byle jakości, dlatego, bo jest to skutek kultu złotego cielca. Najważniejsze zarobić. Żeby był w korporacji duży dochód. Oczywiście, bo to management to z tego korzysta, bo tam wtedy od dochodu się dostaje premię, a nie od jakości pracy. Więc jeżeli no to najprościej zrobić to jakiś taki szwindelek, żeby i tak długo jak się nie wykryje i będzie działało, no to wszystko jest fajnie, ale potem się wykrywa. No i dzisiaj do mnie też zadzwonił mój garaż, mówiąc, że za darmo mi teraz zrobią w samochodziku, wymianią mi poduszkę bez to taką, co to w razie wypadku eksploduje. Dlatego, bo się okazuje, że ona też została, to jest japońskiej produkcji. No i trzeba wymienić, no. Dlatego, bo są marne, no. Grożą wypadkiem. Więc zrobiło się taka byle jakość. Nie ma pojęcia honoru i satysfakcji z jakości własnej pracy. Z dochodu, tak. Z procentów, przychodów, zysku, tak. To jest, ale nie z jakości. A niestety od jakości wszystko zależy i ta jakość jest najważniejsza. I to powinien być punkt honoru. Kiedyś był, ale to dlatego, że kiedyś były zakłady Krupa dla przykładu w Niemczech. Czy zakłady Tyssena, czy jakiekolwiek zakłady powiązane z nazwiskiem. No to był jakiś właściciel, jeden, albo rodzina i miała poczucie, że to jest honor rodziny i to trzeba robić dobrze, bo tu jest nazwisko moje na tym. A dzisiaj? Anonimowy zarząd, anonimowi akcjonariusze, w ogóle wszystko jest anonimowe, no to o co? Nie ma tego, skończył się etos jakości i honoru, no, ze własnej pracy. No to, a w Polsce jeszcze do tego się dołożył etos byle jakości, choćby tylko dlatego, żeśmy mieli najpierw przez długie lata okupanta, czy przez krótkie lata jednego okupanta, a potem drugiego okupanta przez długie lata, tak? I wykształcone, już nie mówiąc o tym, że cały socjalizm dzisiaj również europejski, no to jest czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, czy tam obojętny, czy 6000, nie gra roli. Ale nie ma pojęcia zadowolenia z jakości własnej pracy. Nie ma tego etosu, szacunku do własnej pracy. Przecież ludzie robią byle jak, co mnie to obchodzi, to jest dla klienta. Nie, to jest twoja praca i to znaczy należy z powrotem przywrócić, że to jest moja praca i, ja, i to ja się pod tym podpisuję. Tak. No może tak się zrobi powoli. No. Pytanie od pana Arkadiusza. Jaki jest rzeczywisty stosunek aktualnej władzy do długofalowej strategicznej współpracy z Chinami oraz jakie praktyczne działania zostały podjęte? Proszę pana, jeśli chodzi panu o polską władzę, to nie wiem. Mówi się, że chodzi nam o współpracę, ale w jakim zakresie? No to by tutaj trzeba było wicepremiera Morawieckiego zapytać. Ale pewnie on nie zdradzi, dlatego bo on zna sposoby. Ja się tu mogę tylko i wyłącznie domyśleć. Na pewno myślimy i być może myślimy bardzo dobrze, bo to by było bardzo dobre myślenie, że ten port lotniczy centralny, który mamy zbudować w ciągu najbliższych kilku lat, to on będzie zbudowany przez nas, w związku z czym my będziemy mieli ten kurek. A nie będzie to bardzo dobrze, no, jeżeli Chińczycy coś tam będą chcieli pomóc, dołożyć, podpisać jakiś kontrakt wcześniej, czy coś takiego, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy później, to tak. Ale ten port lotniczy musi być nasz. Ten port lotniczy musi być za nasze pieniądze. Dlatego, bo tylko wtedy my będziemy mieli to w ręku, a nie, że to będzie za chińskie pieniądze nazywał się, że to jest polski port lotniczy, a oni będą mieli
tą, że tak powiem, dźwignię nacisku na nas, bo go zamkną, nie zamkną, zrobią coś, nie zrobią coś, oni będą decydować. W całej tej gospodarce i w tej naszej polityce powinno być w tej chwili, że wszystkie kurki powinny być w naszym ręku, polskim. Bo wtedy nas będą szanować. Bo tak jak teraz Chińczycy mają świadomość, że my możemy przymknąć kurek tranzytowy przez Polskę. Bo możemy. Ale i to się dla nich wiąże z bardzo określonymi stratami, znaczy więc z wyżką kosztów. W związku z czym należy, oni dbają o to, żebyśmy my nie mieli nadmiernych kłopotów i nie byli do tego zmuszani. Więc stąd jest ten czynnik mitygujący. Bo to jest w ich interesie. Tak jak dzisiaj zostało powiedziane, że dla nich, dlaczego tego ten pas jest taki inny? Bo wzdłuż linii kolejowej oni chcą budować pas zadowolonych ludzi z tego, że tą koleją jadą kontenery z chińską produkcją. A nie ludzi, którzy by najchętniej podłożyli dynamit pod te szyny, żeby ten pas przerwać. Odwrotnie. Pytanie prawdopodobnie od seminarzystki o pseudonimie Joal, być może. Jak odwrócić trend byle jakości w pracy? Obalić przywództwo Złotego Cielca, czy powrót do wartości nie jest rozwiązaniem? Może warto więcej mówić o rozwiązaniach? Powrót do wartości jest rozwiązaniem, bo od wartości się zaczyna. A reszta jest funkcją wartości, wyznawanych wartości. To nie ma tak, że wartości są funkcją tego, co jest. To, co jest, jest funkcją wartości. W związku z czym od tego należy zacząć. Pytanie od pana Maksymiliana. Czy mamy szansę walczyć z Chinami jakością? Plotki głoszą, że Chiny produkują dowolną rzecz o dowolnej jakości w najniższej cenie. Proszę pana, jesteśmy w stanie walczyć. To, co dzisiaj również zostało powiedziane, że dla Chińczyków, my sprzedajemy Chińczykom chińską herbatę. Ona jest paczkowana w Polsce. I wtedy ona jest europejską herbatą. No być może sprzedajemy Chińczykom cejlońską herbatę. Ale to chodzi o to, że ta herbata jest nobilitowana samym faktem, że została w Polsce przepakowana. I to powinniśmy też wykorzystywać. My jesteśmy w stanie konkurować, dlatego że Chińczycy, owszem, są w stanie konkurować ilością. To na pewno. Ja tu przypomnę, bo przypominam sobie z moich początkowych czasów dziennikarskich, to w czasach Gomułki jeszcze było, i przyjechała do Polski delegacja chińska, jakaś handlowa, i była strasznie się zainteresowała pepegami. Nie wiem, czy młode pokolenie wie, co to były pepegi. Bo PPG to było państwowe przedsiębiorstwa gumowe. I to były po prostu, dzisiaj to się nazywałoby trainers. W trendzie. To znaczy były to płócienno-gumowe buciki. Dobre na lato, przemakające, jak nie wiem, ale latem były to dobre. Wszyscy się śmiali, bo co to za buty wtedy z gumy, buty powinny być porządne ze skóry. No ale były te pepegi, oni przyjechali do Bydgoszczy, gdzie była ta fabryka tych pepegów i się zapytali, no dobrze, o, to takie fajne, to by się u nas nadało i myśmy chętnie by kupili, czy możecie zwiększyć produkcję pod nasze jakieś zamówienie. No i dyrektor tej fabryki powiedział, ależ oczywiście, że tak jesteśmy, możemy trzecią zmianę uruchomić. No i ile byście tak przygotowali w ciągu roku, w jakimś tam, nie pamiętam w jakim okresie on już tam pytał, ale jakoś pytał dość, na co ten dyrektor powiedział, no 300 tysięcy par, a nie, proszę pana, bo my tak potrzebujemy od 3 milionów w górę, bo to jest wymiar Chin i my z wieloma rzeczami nie damy rady konkurować ze względu na to,
że przecież my nie wyprodukujemy takiej ilości. Być może czegoś tak, ale na razie nie. Natomiast możemy na pewno produkować w dziedzinie żywności. To jest cała sfera dla nas otwarta. I na pewno udałoby się to zrobić. I w dziedzinie wysokich technologii, tam gdzie jest wkład własny bardzo duży, to tam jesteśmy. A nie, że tak powiem, produkcja, tak przynajmniej ja sądzę, ja nie jestem od gospodarczych rzeczy specjalistą, ale tak sądzę, że jesteśmy, nie jesteśmy w stanie ilością. Jesteśmy w stanie jakością właśnie oraz tam, gdzie jest duży wkład, nazwijmy to, koncepcyjno-intelektualny i w każdym razie tam, gdzie trzeba ruszać mózgiem, a nie trzeba, a mniej stukać młotkiem. No. Jeszcze pytanie od pana Adama. Czy pan doktor podziela obawy części Polaków, że bliższa współpraca Polski i Chin doprowadzi do uzależnienia gospodarczego naszego kraju od Chin na wzór Kenii? Oczywiście, że zawsze jest taka możliwość, ale teraz popatrzmy, idźmy do supermarketu czy do jakiegoś innego sklepu i popatrzmy na towary, które tam leżą. Mnie to uderzyło jedna rzecz. Nabyłem pineski. Pineski były kupione w sklepie biurowym. Pineski były pozornie niemieckie, tyle tylko, że miały takie malutkie literki. Made in China. Ale były nazwa niemiecka. No to czy my kupujemy niemieckie, czy my kupujemy chińskie jednakowoż? No to jeżeli już, no to warto by było kupić od bezpośredniego producenta, bo byłoby taniej niż od jeszcze pośrednika po drodze. Ale zastanówmy się, ile my już rzeczy chińskich kupujemy pod inną etykietką. I nam się wydaje, że kupujemy coś zupełnie innego kraju. A to i tak jest zrobione w Chinach. A w ogóle pociągnijmy po komputerach. No. Czy w ogóle kupujemy iPhone'a? Wyprodukowano w Chinach. Tak? No więc... Tutaj jest odpowiedź, oczywiście, że my, tylko właśnie na to, czy my już jesteśmy, czy dopiero jest zagrożenie, tak? No oczywiście, że jest zawsze zagrożenie. Ale to od nas zależy, czy my będziemy prowadzili rozsądną gospodarkę, czy nie, no. Nie wszystko my wymyślimy, no ale trzeba tak myśleć, żeby móc kupić i mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby być niezależnym, i prowadzić niezależną gospodarkę, a to, czego nam mniej potrzeba lub mniej istotne, to po prostu dobrze, no, kupimy w Chinach. No. Dlaczego nie? Jeżeli będzie to dobrej jakości. No. Bo znowu, żebyśmy znowu nie popadli w byle jakość, no bo to jest straszne. No, to jest... Kiedyś się kupowało pierwsze samochody Volvo, takie trochę, które z archaiczną Warszawę przypominały tym takim kształtem z tyłu, to te samochody Volvo miały reklamę. Nie szanuj samochodu Volvo i tak cię przeżyje. A dzisiaj? Koledzy, którzy mają te jakieś tam takie SUVy Volvo, to twierdzą, że z garażu nie wyjeżdżają. No. Tylko, że to już chyba nie jest Volvo, tylko właśnie chińskie. Ale ja już nie wiem... Bo nie wiadomo już, teraz już nie wiadomo, co za czym się kryje, to tylko specjaliści albo bardzo, bardzo ludzie bardzo ciekawi, którzy mają czas, żeby to śledzić w internecie i dokładnie prześledzić, czyje co jest czyje w gruncie rzeczy. Bo to właśnie straciło, to już nawet flagi nie ma, no. Albo ma fałszywą flagę, no. Trizm EOS zwraca się z pytaniem, czy nie sądzi pan, że plany ekspansji militarnej Rosji wcale nie muszą stać w sprzeczności z budową chińskiego jedwabnego szlaku? Krótka wojna i zajęcie Europy bez zniszczeń mogłoby być im na rękę. Proszę pana, po pierwsze, czy Rosję stać na taką wojnę?
Bo jak ja przeczytałem 3 dni temu, że ten taki okręt flagowy rosyjskiej marynarki wojennej, lotniskowiec admirał Kuzniecow, który jest w tej chwili remontowany, zostanie wyremontowany tylko połowa rzeczy, które są popsute. Bo nie ma pieniędzy. Po prostu. Nie ma pieniędzy. Jeżeli... A teraz popatrzcie Państwo jeszcze na jedną rzecz. Rosja stoi gazem i ropą. A co wchodzi w tej chwili największa moda wszędzie, w całej Europie i poza Europą? Elektryczne samochody. To co? Co oni z tą ropą zrobią? Więc Rosja ma naprawdę poważne kłopoty. I to nie tylko ta kwestia sankcji. Sankcje też się do tego przyczyniają. Ale oni mają kłopoty. No, a już nie mówiąc o tym, że teraz będzie rok wyborczy i coś... Władimir Władimirowicz będzie musiał coś narodowi dać. Tak? Co z tego, że będzie miał tam 101% głosów na niego oddanych, ale co z tego, że zwycięży w wyborach, ale coś dać musi. Coś musi tam obiecać, dać i tak dalej. I to też będzie kosztowało. Więc ja nie sądzę, żeby teraz Rosję było stać na jakąś poważną awanturę, na straszenie, tak. Na wojnę informacyjną jak najbardziej. Na wojnę hakerską, ale to jest element wojny informacyjnej, bo już nie w czystej formie, tylko tak. To tak, jak najbardziej, bo to są tanie rzeczy. To jest tania inwazja, to są tanie operacje zbrojne. Natomiast, czy tam wojenne, bo one właśnie nie są zbrojne, one są informacyjne. Natomiast nie sądzę, żeby już było nawet na zielone ludziki, czyli na wojnę hybrydową, żeby już Rosję było stać w tej chwili. Poza tym w obecnym momencie polityczny koszt takiej operacji byłby niesłychanie wysoki. I to jest nieopłacalne. Zwłaszcza na dłuższą metę. A tu by było prawdopodobnie po próbie najechania tam, gdzie nawet jest łatwiej, to znaczy w państwach bałtyckich, bo tam o zielonych ludzików jest łatwiej, wprowadzenie zielonych ludzików. A u nas? To ja bym się bardziej bał żółto-niebieskich ludzików, czyli ukraińskich. Czyli żeby to byli zielone ludziki pod ukraińską flagą, o, nazwijmy to w ten sposób. To tak. To jeszcze by można było wziąć pod uwagę, ale powolutku jeszcze ile? Pół roku, jeszcze rok. Jeszcze jeżeli te wojska obrony terytorialnej nasze rzeczywiście okrzepną i będą rozsądnymi i coraz lepiej dowodzonymi, lepiej koncepcyjnie zrobionymi jednostkami, no to my nie możemy się obronić przeciwko Rosji. No, nie oszukujmy się. Przy frontalnym ataku armii rosyjskiej to my nie mamy dużych szans. Natomiast my możemy bardzo wysoko podnieść cenę wtargnięcia do Polski. Bo co innego jest wejść, zaatakować i pobić armię, a co innego zostać później. Na bagnecie się strasznie ciężko siedzi. A my mamy doświadczenie. Przecież jedyny kraj, który zrobił państwo podziemne, no, w czasie II wojny światowej. Kto w ogóle wymyślił ideę państwa podziemnego? A myśmy mieli całe państwo. Francja skapitulowała i zadowolona. Reszta nie skapitulowała, była okupowana, ale tam ruch oporu był taki, siaki, owaki. Tu nie chodzi o to, czy był ruch oporu. U nas było państwo. Pamiętajcie, że u nas było, zwłaszcza młodzi ludzie, pamiętajcie, że u nas powstało całe podziemne państwo. Wymiar sprawiedliwości, gospodarka, nauka, edukacja, służba zdrowia, wszystkie elementy państwa u nas były pod ziemią. Funkcjonowały, to były odpowiedniki
tego rządu, który na emigracji w Londynie, normalnego państwa. Przecież był u nas, teoretycznie to nie był odpowiednik, bo premier był w Londynie. Natomiast delegat rządu na kraj to był, miał funkcję dzisiejszą premiera i obowiązki dzisiejszego premiera. On był delegatem rządu na kraj. I delegaci rządu na województwa. To była normalna, no to była normalna struktura państwa, tyle tylko, że podziemna. Wszystko, no wyobraźcie sobie, żeby w innym kraju, w żadnym okupowanym kraju, nie było tak, żeby była matura konspiracyjna, żeby były dyplomy akademickie konspiracyjne, żeby się robiło doktorat konspiracyjny. To wszystko było, gdyby sztuka była, no wszystkie elementy państwa myśmy zrobili. Więc my mamy praktykę w czymś takim. My wiemy, tylko to państwo podziemne i wiadomości, informacje o tym państwie podziemnym były tłumione przez 70 lat socjalizmu w Polsce, dlatego, żeby nie było wzorca. No nie można było o tym mówić, ewentualnie się to zohydzało. Ale po to, żeby nie było wzorca. No w tej chwili powinno się właśnie od tego między innymi zaczynać wzorce. Dzisiaj to, co tutaj pan, który był tu i w tym czteroosobowym panelu mówił, to właśnie dla niego szukanie wzorca na organizację państwową. Szukanie wzorców na organizację państwową, to by warto było właśnie do doświadczeń państwa podziemnego sięgnąć. Jak to organizowano i jak to wyglądało. I budować etykę państwa oraz, nazwijmy to, kult w pewnym sensie państwa. Bo to jest, wrócę do tego, najważniejsze są przemiany świadomościowe. Bo dopiero jak są przemiany w świadomości, to dopiero później można budować cokolwiek innego. Tak jak wojna informacyjna. Wojna informacyjna się toczy w świadomości. Tu, w głowach każdego poszczególnego obywatela. I tu musi nastąpić przemiana. To jest to, co o byle jakości. To też jest zmiana świadomości. I to są potrzebne rzeczy. Od świadomości trzeba zacząć. A to najmniej kosztuje, to tylko kosztuje, żeby budować wiedzę same, budować przede wszystkim chęć wiedzy. Chęć zdobywania wiedzy. A popatrzcie na ile, a kto ma telewizor, ja nie mam, ale kto ma telewizor, to niech popatrzy, jaką tam papę dodają. Łagodnie przeczyszcza, nie przerywając snu. Nawiązując jeszcze do tej świadomości, pytanie strategiczne, na które najbardziej nam zależy, czyli na właśnie wątki strategiczne. Pytanie od pana Dariusza. Czy należałoby wprowadzić do szkół język chiński jako język obcy zamiast angielskiego? Zamiast angielskiego na pewno nie. Natomiast wprowadzić do szkół, znajdźmy tylu nauczycieli mandaryńskiego, żeby choćby mandaryński, czyli ten jak gdyby ten taki nie główny, tam jest przecież na rzeczy różnego rodzaju chińskich odmian regionalnych, to jest bardzo dużo, ale to by było zawsze przydatne. Napoleon mówił krótko, człowiek, który zna jeden język obcy, to jest dwóch ludzi. Każdy język się przydaje. Już chyba zmierzamy do końca. Pytanie od seminarzysty Niszru 1000. Sam stwierdza, że przewrotne pytanie. Czy byłby jakikolwiek sens grać przeciwko Chinom, na przykład stworzyć na tej podstawie sojusz z Rosją i Niemcami? Po pierwsze, sojusz Polski z Rosją i Niemcami nie jest możliwy. Ale jest dlatego, że oni... Próba podjąć, jako kogo nas wezmą. Sojusz to będzie, no nie chcę, pięści z nosem, no. Ale to ten, ale
To jest niemożliwe, ale przewrotne pytanie jest o tyle, że no, gdybyśmy się chcieli dołączyć do takiej koncepcji, no, załóżmy, że to jest możliwe. Nic by to nam nie dało. Bo co byśmy na tym skorzystali? Bo na sojuszu z Chinami i zwłaszcza kiedy właśnie to jest mówienie, że jeżeli zaburzenia są na zachodnim końcu jedwabnego szlaku, to wówczas dla Rosji, jeżeli Rosja zrobi zaburzenia na końcu jedwabnego szlaku, to Chińczycy mogą nie dać inwestycji i nie modernizować wschodniego odcinka. Dlatego po co im wschodni odcinek, skoro zachodni odcinek jest blokadą? No to co, przejadą parę tysięcy kilometrów i co, zostaną w polu te pociągi? No więc to jest takie rozważanie. Natomiast o ile nasz sojusz z Chinami coś nam może przynieść, o tyle sojusz, ja nie widzę przynajmniej, co nam mógłby przynieść sojusz z Rosją i z Niemcami przeciwko Chinom. Bo to nie bardzo tu widzę. To już dzisiaj zostało powiedziane, że Chińczycy przez osmozę przechodzą na Syberię. Ten proces trwa, proszę Państwa, na pewno od wczesnych lat 70., bo wówczas była taka publikacja, biuletyn specjalny Papa, to dla odpowiedzialnych towarzyszy i dla niektórych redakcji tylko. I ja go mogłem czytać, bo myśmy to w dziennikach radiowych dostawali, ten biuletyn informacyjny Papa. I tam czytałem bardzo ciekawy artykuł lokalnej prasy rosyjskiej z Syberii. Dzisiaj nie skleję, co to była prawda, jakiego regionu to była. Gdzie narzekały lokalne władze wówczas, kiedy w ogóle Związek Sowiecki w potędze. Granica niby obstawiona. A że Chińczycy przechodzą przez tą granicę i osiedlają się po naszej stronie. I do czego to podobne? I że wówczas ta osmoza już przechodziła. Ale czemu się dziwić? Z jednej strony koncentracja ludzi, Chiny, z drugiej strony pustacie Syberii. No to tak nie ma. To musi się wyrównywać. Z jednej strony ciśnienie, a z drugiej strony pusto, tak próżnia. No to się musi wyrównywać, to się powoli wyrównuje cały czas. Dzisiaj o tym była mowa. W związku z czym wracam do tego. Ja nie widzę żadnego interesu dla Polski w takim sojuszu. Dzień dobry, ja chciałem zadać takie pytanie na temat jednego takiego scenariusza, który nie był tu analizowany. Bo zawsze jak jest taka informacja, która jest na cały świat rozgłaśniana, to zaczyna budzić moje podejrzenia. Kiedyś był NEP, który był troszeczkę takim oszustwem. Związek Radziecki pokazał się Zachodowi jako taką przyjazną twarzą, wykorzystał to w pewien sposób. Tam było takie państwo wschodnio-syberyjskie, czy nie pamiętam, czy tak dokładnie się nazywało. No i teraz mówi się o tych Chinach, które są takie wielkie, potężne i takim wzrastającym globalnym hegemonem, ale tu mówimy o iPhone'ach, które są chińskie, o różnych, wszystko mamy chińskie, a prawdopodobnie na sobie mam 80% chińskich rzeczy. I czy to nie jest zagrożenie dla Chin? Bo załóżmy, tak pójdźmy sobie w wodze fantazji, przestaje Europa i Ameryka, która też jest dużym odbiorcą towarów chińskich, kupować nagle. No i mamy w ciągu 3 miesięcy, czy pół roku, mamy 500 milionów głodnych Chińczyków. No wyobraźmy sobie, co się dzieje w Chinach. Rewolucja. Tego rządu nie będzie w 3 dni. Prawdopodobnie w ogóle go fizycznie go nie będzie, bo go zjedzą na przykład. No to już żartuję, troszeczkę przesadzam, ale dlaczego to mówię? Bo Stany Zjednoczone moim zdaniem mają ogromne narzędzie w szantażowaniu czy w negocjowaniu, powiedzmy to ładnie, Chin, tak? I teraz był przecież taki sojusz jeszcze całkiem niedawno, Związku Radzieckiego wtedy jeszcze i Ameryki w czasie II wojny światowej i o tym się dzisiaj nie mówiło. Gdyby taki sojusz dzisiaj powstał, to mamy sytuację taką.
może zostać przerwany jedwabny szlak, o którym mówimy i który jest tu naszą nadzieją i jakoś tam z nim budujemy tą przyszłość, a na morzach i oceanach bezwzględnie panują Anglosasi. Nie ma takiej potęgi dzisiaj, która by na morzu mogła jakby sprostać im. Tak mówimy o tej całej drodze przez Atlantyk do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Co pan myśli o takiej koncepcji? Bo dla mnie to jest coś, o czym się nie mówi, a coś, o czym się nie mówi, to znaczy, że jest to bardzo poważnie w ogóle brane w tych stosunkach międzynarodowych pod uwagę. To jest oczywiście możliwe. Proszę pana, to jest jedna z możliwości. W tym momencie zostałoby tylko takie pytanie, czy Niemcy są na tyle mocni, żeby w ich zasięgu, ich wpływów została Polska, czy jednak Rosjanie powiedzą, my ten priwislański kraj jednak chcemy z powrotem. Natomiast no tu z racji tego, tak jak, że oni mieliby duże koszty utrzymania nas okupacji, być może odpuściliby to sobie. No ale to tylko taka dygresja. Proszę pana, pierwsze to jest, łatwiej jest mi odpowiedzieć na tą, na pierwszą część pytania najpierw, bo to są dwa jak gdyby pytania. Pierwsza część pytania, jest to możliwe teoretycznie. Unia Europejska zaczyna blokować Chiny, a przede wszystkim zaczyna blokować wykup przedsiębiorstw europejskich przez Chiny. To już są takie nawet nie przymiarki, ale już po prostu wykup niektórych przedsiębiorstw już się nie zgodzono. Że nie możemy, dlatego bo będziecie mieli dominującą pozycję na naszym rynku. W tym jakiejś tam branży. Nie powiem panu w tej chwili dokładnie gdzie, ale to są ostatnie. W tej chwili jest w Unii Europejskiej, powstaje w ogóle program taki, że oceny jak gdyby, audyt, co Chińczycy już mają, czego chcą i co możemy pozwolić, a na co, gdzie musimy się bronić przeciwko wykupieniu. Więc to taki proces się zaczyna. Gdyby w Stanach Zjednoczonych i w Europie nagle postanowiono, od jutra nie kupujemy niczego chińskiego, no to by Chiny miały niezły problem. Po to właśnie kupują i robią sobie alternatywny spichlerz i alternatywną spiżarnię na Białorusi i na Ukrainie i nie tylko, bo w Argentynie również też i w kilku innych państwach też. I w Afryce też kupiono, żeby i w Australii też kupiono, przy czym Australia się w tej chwili już właśnie przed tym broni, żeby tam powstawały przedsiębiorstwa chińskie, które fermy chińskie nazwijmy to, żeby do produkcji żywności, żeby na eksport do Chin, po to, żeby Chińczycy, żeby rząd miał właśnie ludziom co dać jeść, bo to tak, żeby już tak mówię, już kolokwialnie dla już, żeby ten przykład jak najbardziej ograniczyć. Dlatego, że tam rozbudziło się apetyty się rozbudziły przez te ostatnie lata. Jak można się śmiać, ale Chińczyk już nie chce pracować za miseczkę ryżu, tylko chce tam mieć jeszcze coś więcej do tego, do jedzenia, do normalnego życia. W związku z czym to trzeba mu, te minimum społeczne, trzeba mu dać. Wobec czego, a oni nie chcą być, żeby Stany Zjednoczone miały ten kurek, który w tej chwili jeszcze mają, że mogą przykręcić właśnie ten żywnościowy kurek lub nie. Więc oni sobie chcą budować alternatywne spichrzy, alternatywne spiżarnie. I to jest możliwe, tyle tylko, że to liczba powiązań jest już tak daleko idąca, dlatego, że powiedzmy, że Wielka Brytania, czy tam ktokolwiek, Francja, powie, dobra, od jutra nie kupujemy niczego chińskiego. Na co Chińczycy powiedzą, dobrze, to my nie będziemy produkowali. W Chinach nie będziemy produkowali dla francuskiej fabryki, no a francuskiej fabryki nie ma we Francji, tak? To już tak daleko zaszło przez te ostatnie 20 lat i znowu mówię, złoty cielec, cały przemysł zachodni pogalopował do Chin, bo tam jest tanio i tam jest tania siła robocza i zlikwidował swoją bazę infrastrukturalną, swoje zakłady zlikwidowano
na przykład w swojej ojczyźnie. Przeniesiono do Chin. Tam się produkuje, to jest, stąd jest to, że Chiny są fabryką świata. Tam się to produkuje, a zarząd i prezesi są, i administracja, czasami jeszcze i księgowość, bo dzisiaj co to za problem mieć księgowość w jednym kraju, a w drugim kraju produkować, to jest w danym tym kraju, macierzystym tych zakładów, ale zakład jest w Chinach, fizyczny, więc jeżeli by tu się postawiono, nie kupujemy chińskiego, to tam powiedzą, to nie produkujemy dla was. Więc to już złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. To już jest taka sytuacja. Więc natomiast jeśli o nas chodzi i o Niemcy i o Rosję, to dla Niemiec najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o stosunki z Polską, to jest odzyskanie rdzennych ziem niemieckich, czyli naszych ziem odzyskanych. I to jest dla nich, bo proszę zwrócić uwagę, ja stawiam zawsze to samo pytanie, dlaczego Niemcy nie mają konstytucji? No ale nie mają. Mają Grundgesetz, czyli ustawę zasadniczą, w 1949 roku przyjętą, zmodyfikowaną po zjednoczeniu. Ale konstytucji nie mają. Mają Trybunał Konstytucyjny, ale nie mają konstytucji. Albowiem ostatni artykuł, polecam państwu przeczytanie ostatniego artykułu Grundgesetz w trzech różnych tłumaczeniach. Tak, to, które jest na stronach polskiego Sejmu internetowych, to, które jest na stronach ambasady niemieckiej. Wszystkie trzy są zatwierdzone przez Bundestag. To, które jest na stronach ambasady niemieckiej, to, które jest na stronach polskiego Sejmu i to, które jest na stronach niemiecko-polskiego albo polsko-niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. To jest zresztą najgorsze tłumaczenie. Najwięcej błędów. Ale są, wszystkie trzy są autorytatywne. I są różnice. I warto to przeczytać i porównać te różnice. Albowiem w polskim tłumaczeniu jest, że po dokonaniu zjednoczenia ziem, a w niemieckim jest po dokonaniu się zjednoczenia ziem. Czyli w polskim jest po dokonaniu, kiedy będą zjednoczone, a w niemieckim tego samego tekstu, że już się dokonało zjednoczenie. No więc co, dokonało się czy się nie dokonało? A jeżeli nie ma konstytucji, to dlaczego nie ma konstytucji? No bo jeżeli się nie dokonało zjednoczenie, no to czegoś brakuje. No a czego brakuje? Ostpreußen, Westpreußen, fragmentu Pomern, Posen i Schlesien. No. Już nie mówiąc o tym, o obwodzie kaliningradzkim, dlatego że na ten fragment tego fragmentu Prus Wschodnich to suwerenność niemiecka na tym nigdy nie została przeniesiona na inne państwo. To są ziemie, które dzierży Rosja, ale nigdy nie załatwiono w sprawach traktatowych. W związku z czym myśmy powinni i cały nasz rząd powinien w tej chwili dążyć do zawarcia traktatu pokojowego kończącego II wojnę światową z Niemcami. Traktatu pokojowego, a o reparacje mogą być zawsze fragmentem tego traktatu. Ale myśmy powinni zakończyć II wojnę światową, a nie jest zakończona. Nie ma tak zwanej debelacji. Straszne słowo. Czyli zakończenia wojny, bo zakończenie wojny może być w dwóch wersjach. Pierwsza to jedna strona walcząca likwiduje drugą stronę walczącą, tak jak Rzym zrobił to z Kartaginą. To znaczy naród przestał być narodem, Kartagińczyków albo wycięto, albo wzięto za niewolników, a ziemię zagarnięto, Imperium Rzymskie zagarnęło, a Kartaginę zburzono. Albo może być to traktat pokojowy. Dwie umawiające się strony kończą wojnę. A myśmy jakoś nie widać tego traktatu pokojowego. My mamy różne porozumienia na temat linii granicznej, tam boje.
Nie pamiętam już, kto mądrze powiedział, że nic tak krótko nie trwa jak wieczyste układy. Bardzo dziękujemy za wykład i za odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękuję również, dużo się o Chinach dzisiaj nauczyłem. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutro. Jutro spotykamy się od godziny 10 w tym samym miejscu, czyli albo w internecie na naszym kanale, albo na auli na Politechnice na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Dziękujemy, dobranoc i do jutra.